Mężczyzna, podając się za Agnieszkę, umówił się SMS-owo z osobą, która chciała sprzedać jej narkotyk. Dzień dobry. Daria? Chyba mnie pan z kimś pomylił. Zaczekaj. Jestem mężem Agnieszki Rechlewskiej. Co? Spokojnie, nie jestem z policji. Musimy pogadać. To co, chcesz na niej trochę sortu? Nie. Niczego nie będę kupował. To o co ci chodzi? Niczego więcej już jej nie sprzedasz. To gówno niszczy nam życie. Czekaj, moment. Co to, jakaś ewangelizacja na ulicy? Jeśli jeszcze raz zobaczę, że moja żona ćpa, to doniosę na ciebie policji. Pogrzało cię? Nie będę z tobą dyskutował. Zrozumiałaś, co powiedziałem? No. No to cieszę się. Masz zerwać kontakt z moją żoną. Skąd w ogóle Agnieszka ją zna? No nie wygląda jak przyjaciółka szanowanej pani socjolog. Boże, do jakiego punktu doszliśmy, że muszę odganiać od niej dealerów? Mam nadzieję, że teraz tak łatwo nie kupię amfetaminy. Nie wiem, czy to pomoże, ale chwytam się każdego sposobu.